Cześć, przed Wami kolejny odcinek z wyzwaniami, a jeżeli chcesz, żebym zrobił właśnie Twoje wyzwanie, to napisz je w komentarzu pod filmem. Zapraszam do kasy. To tu jest kasjer? Ale będzie ogłosili. Przyjdzie tam ktoś, czy nie? Czekamy i czekamy. Cholera, by takich pracowników zatrudniać teraz to. Dzień dobry, Virtuti Militari poproszę. Virtuti Militari? Tak jest. Zamówić order? No tak. No niestety mamy tylko Czerwonego Krzyża, może być? A, to nie bardzo. A kraboburgery są? Kraboburgery? No nie przepraszam, to nie widzi nie dolno. Nie? Nie, no niestety. To też... może chociaż MacBook? MacBook? Nie, już sprzedane całe. Też nie ma? No wysprzedane. Łe, to ja idę, nic nie ma w tym. Piszę książkę telefoniczną i tylko waszych numerów brakuje. No tak, bo z tego nie wydam. Procent zysku daję. Może jaki dobry żart, fajnie. Piszę książkę telefoniczną. Tak? No i potrzebuję twojego numeru, to jest ostatni, który mi brakuje. Dobrze. No. Podaj mi swój numer. Ale dlaczego? Bo ja piszę książkę telefoniczną i tylko twojego brakuje. Okej, okay, już piszę. No, elegancko. No musisz to zrobić, no proszę, nie. proszę. Błagam, zrób to, wpisz, bo nie wydam jej. Procent zysku będzie, jak będę ją sprzedawał. No 0,01. To mały procent. Często to słyszę, ale to... Dobra. No i super. Oby zajęta, ja mam męża. A to nic, no nie będzie to książka matrymonialistyczna, tylko ta. O, siemanko. Piszcie swoje numery. Po co? No bo piszę książkę telefoniczną i tylko waszych brakuje. No tak. Elegancko. Przesadziłam, ale... Rzodkiewkę? Na pewno nie dam. Przesadziłaś rzodkiewkę. Nie mogę. Trudno, naprawdę. A. Musisz szukać dalej. Dobra, to wezmę numer od twojej mamy. No. Jest jeszcze ładniejsza. No. Urada po córce w końcu. W końcu mi się udało, więc teraz lecę do księgarni i wydaję. Dobra. Jutro, bo już te... Ludzie piszą, kiedy wysyłka, no masakra jaka. Coś. No tak. Tak? Tak. Autograf? No spoko, może być. Moją poprzednią książkę też czytałaś? Nie. A, to może przeczytaj, też mogę ci dać na niej autograf. Biblia. Dzień dobry. Wow. Widzę państwo też w kolejce. Kurczę, konkurencja. Pana ile kosztuje wynajęcie tego pięknego mieszkania? Bardzo dużo. Bardzo. Stać mnie, biorę od razu. Naprawdę? No pewnie. 5 miliardów. O. Pana. Tak? 5. No. Drobnych nie wziąłem, ale zaraz wrócę. I... Ale złotej walizce prosiłaś. No nie ma sprawy. Tak? Dzień dobry. Cześć, słuchaj, zadzwoniłbyś w jedno miejsce, kurczę, telefonu nie wziąłem, byś przekazał wiadomość, że jestem już. Proszę. Halo? Słucham. No nie wiem, ktoś zadzwonił, rozłącza się, nie wiem o co chodzi. Chcesz jeszcze raz? No, możesz jeszcze raz zadzwonić. To powiedz mu od razu, że ja jestem i tyle już.
No halo. No słucham. Jesteś już? Halo? No halo. No co tam słucham? Kto mówi? Kto jest? No, bardzo dobre pytanie. No właśnie, kto to mówi w ogóle? Zuza. O, cześć Zuza. Pierwszy raz z tobą rozmawiam. A, to może przeznaczenie. No definitywnie. Nie wiem, weź zobacz, czy to słychać. Weź zobacz, powiedz coś. Mhm. Halo? No, pan mówi. No, to dodzwoniłeś. Nie, do kolegi dzwoniłem. Nie, to pan mówi. Dobra. To ja mówię? Mhm. Tak. A, tak, no to... A, no dobra, to ja jestem już. Halo? To pan do mnie mówi. No to mówię właśnie, że jestem. No to elegancko, dzięki, bo chciałem przekazać właśnie. No co oni mi coś, co to jest chyba pan na... Nie, to nie mój. Halo? Nie, nie mój, na pewno nie. To mnie nie wiem, kto to dzwoni, jakiś nieznany. A jak się zaczyna? 6. No to tak, to jest mój numer. To twój numer? Tak. A, no to... Wreszcie mi się udało zdobyć numer do dziewczyny. No, no dobra. No ale to spokojnie, tylko dzwonię 400 razy na dzień, w porywach do 800. O, wszyscy są, to zaczynamy. Kto w styczniu urodzony jest, ma wstać. Kto w maju urodzony jest, ma wstać. No dawaj! Ła! O nie! Pan nie zostawi! Ja nic nie zrobiłem! Yeah. Hej, cześć! To dla kogo będzie tym razem? Słucham? Dla kogo będzie? Nie mam pojęcia. O co chodzi? No autograf chcesz? Od kogo? No ode mnie. Jaki pan jest? Murarzem. To poproszę, bardzo chętnie. Hej. Ty też chcesz autograf? Autograf? No tak. No dawaj. Fajnie, no dobra, już nie musisz mnie namawiać, dla kogo będzie? Już dobra, już nie musisz prosić, już wypiszę. A czy może być dla mnie? No może być, nie ma sprawy. No dobra, to dla Darii. Dla Darii, okej. O z kreską. Proszę, powiem ci, to dość tych autografów. A może przedstawisz swoje budowę, to może powiedziałaś. No tak. Ta kostka, wieża Biury Kalifa w Dubaju, dworzec PKP w Dąbrowie Górniczej, wieża Eiffela, piramidy w Gizie. O! Może też słyszałeś. Myślę, że tak. Zdecydowanie piramidy w Gizie, taki starożytny styl. Autostradę Szczecin, Poznań, mnóstwo rzeczy. To dużo pan budował. A, trochę się wybudowało, więc dlatego tak ludzie teraz... To wszystko sam, tymi ręcyma. No nie no, autostrady pan sam nie wybudował. Najwyżej pan zaprojektował. No sam, tymi ręcyma, pokazywałem. Ty masz to budować, ty masz to budować. No tak. No dobrze. Dzięki tym rękom. Tacy ludzie są potrzebni. No tak, do ciebie. Super, proszę, dziękuję bardzo. Proszę sobie w ramkę jakoś obrobić. No. Hej, cześć. To dla kogo będzie tym razem? Na autograf? Dla kogo? Dla ciebie czy dla kogoś innego? No dobra. To imię podaj swoje. Która moja budowla jest twoją ulubioną? W Lublinie? Nie, ogólnie na świecie może być. No nie wiem, no niech będzie Louvre. Okej, niestandardowo, bo zazwyczaj ludzie to wybierają międzynarodową stację kosmiczną, piramidę w Pizie, albo wieżę krzywą w Picy. No, to dla ciebie. Dziękuję. Można sobie powiesić, obrobić w ramkę, jako obrazek święty, całować przed snem i... A mam pytanie, kim jest pan? No murarzem. No jak to co, ty nie znasz mnie? Jest. No tak, no jak chciałem kupić. A, dobra, myślałam, że ty się tam zapomniał. Nie, i siatkę poproszę. Siateczkę, tak? Tak. Na tego cukierka. Dziękuję. Dajcie znać, które z tych wyzwań wam się najbardziej spodobało i czy chcecie, aby któreś z nich jeszcze kiedyś w przyszłości powtórzyć. Jeżeli odcinek wam się spodobał, to tradycyjnie zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia następnym razem. Hej!